bracia i siostry, ekscelencjo, księża biskupi, księża, siostry zakonne, seminarzyści, wszyscy tu zgromadzeni na wspólnej modlitwie ekumenicznej w cerkwi świętej Olgi. W 1994 roku wspominam swoją pierwsze nabożeństwo ekumeniczne, które także tu odbyło się w cerkwi świętej Olgi. Za murami tej świątyni minus 20 stopni, w cerkwi też niewiele więcej, gdyż nie była ogrzewana, ale ta świątynia była tak przepełniona wiernymi księżmi, wiernymi różnych wyznań, którzy przyszli znieść swoje modlitwy, że nie było widać, co jest poza oknami, gdyż woda cały czas ściekała po ścianach, po oknach. I to najbardziej zapamiętałem w tym 1994 roku wspólną modlitwę ekumeniczną w tej świątyni. Powstańmy na wspólną modlitwę, która także wtedy brzmiała razem wszystkich tu obecnych. Gdy modliliśmy się tą modlitwą, widziałam te łzy ludzi wiernych, którzy przyszli, aby modlić się, aby być razem, aby dawać świadectwo o Bogu miłosiernym, Bogu dobrym, Bogu kochającym, Bogu, do którego podążamy my wszyscy, bracia i siostry z różnych wyznań. I teraz wspólnie razem tą modlitwę najpiękniejszą, którą dał nam Jezus Chrystus, abyśmy się zawsze modlili, wznieśmy ją wspólnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Jako Twoje jest Carstwo i siła i sława, Otca i Syna i Świętego Ducha, nyni i Chrystus i w wieki wieków. Amen. Bracia i siostry, Chrystus czeka na nas, na nasze otwarte serca, na nasze oddanie poprzez miłość do Boga, poprzez miłość do drugiego człowieka, poprzez smirenie, czyli pokorę do Boga, a przede wszystkim do drugiego człowieka. To zawołanie miłości do nas wszystkich, abyśmy się wzajemnie miłowali, abyśmy wzajemnie znosili udręki swoich, nazwijmy, braci, którzy inaczej może myślą, inaczej czynią znak krzyża, inaczej może się modlą. Jeden drugiego czasami krzywdzi człowiek, ale my w tych naszych spotkaniach modlimy się, aby to codzienne życie, ono wyglądało na piękne, na radosne, z Bogiem przede wszystkim, z Bogiem i z modlitwą. Bo Chrystus mówi do nas, gdzie i dwóch, i trzech jesteśmy zebrani, to i tam ja jestem pośród was. Czujemy tą obecność, chcemy czuć tą obecność poprzez modlitwę i wspólne przebywanie w świątyniach innych wyznań w naszym mieście. Bóg woła do nas wszystkich, abyśmy się
wzajemnie miłowali. Bóg nie będzie sądził nas za to, że jesteśmy w innym kościele prawosławnym, ewangelickim, rzymskokatolickim i innym, ale za brak miłości do Boga i do drugiego człowieka. Za to będzie nas Bóg sądził, za brak miłości, bracia i siostry. A więc Chrystus jest miłością i podążajmy za tą miłością, dobrocią w każdy dzień naszego życia, w naszych świątyniach, abyśmy duchowni dawali przykład tej miłości dla drugiego człowieka, który jest wokół nas, który potrzebuje pomocy, abyśmy byli dziećmi Chrystusa. I na te dni, bracia i siostry, które są przed nami, dni wspólnej modlitwy, starajmy się być w innych kościołach, poznawajmy śpiew, modlitwę. I to będzie nam pomagało przede wszystkim przezwyciężać różne złe nawyki, które może każdy z nas w jakimś stopniu posiadł w ciągu swojego życia do innych ludzi, innego koloru, inaczej się modlących. Kościół jest jeden, ale myśmy się wszyscy podzielili, ale Bóg jest jeden w Trójcy Jedynej. I w takim, właśnie w takich myślach codziennych żyjmy, aby być dzieckiem Chrystusa i być dla drugiego człowieka tą osobą, tym dzieckiem, który pomoże zawsze w życiu drugiego człowieka. Wiele się mówi o ekumenizmie i wiele lat modlimy się, spotykamy razem zawsze w cerkwi prawosławnej. Pierwsze zawołania podczas sektenii jest to zawołanie w pokoju do Pana, módlmy się. O zjednoczenie chrześcijan wszystkich do Pana, módlmy się. I będziemy się modlić i zawsze razem przebywać, żeby tą jedność osiągnąć i być dziećmi, Bożymi dziećmi Chrystusa. A teraz, bracia i siostry, pokolędujmy. Zaśpiewajmy chociaż dwie zwrotki znanej kolędy, którą śpiewamy w naszych świątyniach. Może ksiądz arcybiskup podpowie jaką. Bóg się rodzi posłuchem.